Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Taumaturgia. Lecimy dalej, kontynuujemy przygodę. Moi drodzy, chciałem zrobić parę rzeczy, kiedy was nie było. Jedno mi się udało, przebrałem naszego Wiktora. W inne ciuchy znalazłem krawieckie inspiracje, o których zresztą wy mi mówiliście i teraz nałożyłem je na siebie. Dwa nowe stroje sobie odblokowałem, więc jakaś zmiana naszego wyglądu zawsze dobrze nam zrobi. A po drugie chciałem pójść zobaczyć innego questa pobocznego o jakimś miejskim lichwiarzu. I nagle ukazała się przede mną nowa mechanika gry, czyli wizję upyra, który chce nam coś pokazać, ale musimy tutaj się nawigować sami, nie wchodzić w gęstą mgłę, tak więc odpalam was już teraz tutaj. Dzięki za wpadnięcie, zostawcie lajka, jeżeli się podobało, brzmi jakbym się żegnał. Musimy iść w stronę nie gęstej mgły, łapki w górę i do przodu. Cóż to za podróż w nasze własne wspomnienia, w naszą przeszłość. Ojej, dobra, dobra, nie w tym kierunku chyba, tak mi się wydaje. Nie można się lampami sugerować, bo tylko nas to zwiedzie. Dlaczego quest z lichwiarzem wywołuje coś tak dzikiego? My mieliśmy jakąś tam historię z lichwiarzem, więc zapewne o to chodzi. Jaki ma przerażający uśmiech Wiktor teraz. To nie jest kwestia tego lichwiarza, którego zastrzeliliśmy za Maurycym? Przerażające te pogadanki z upyrem, naprawdę. Chciałbym w którymś momencie usłyszeć to, co słyszy Wiktor, kiedy z nim gada. No tak, nowy strój, powiedziałbym, troszeczkę bardziej ekskluzywny. Kolory fioletowe, Saints Row, prestiż, pimperstwo. Tak więc, no, przynajmniej jakąś świeżość tutaj wprowadziliśmy. Ale dobra, upyr zdecydowanie chce, żebyśmy w ramach horyzontu wspomnień zrobili coś jeszcze. I szczerze, początek tego zadania jest na tyle dla mnie intrygujący, że mam ochotę pokopać trochę głębiej, dlatego idę dalej, dalej za tą ścieżką. Coś tutaj się gdzieś znajduje. Gdzie? Jakieś ciekawostki do podniesienia. Halo, kaj te ciekawostki. Tutaj się coś znajduje, jakiś tam kwit, ale te kwity to ja zbieram po prostu już maszynowo. Słowo sukces, potwierdzenie zamówienia tkani z Ameryki. Taki troszeczkę smaczek, żeby nam rozbudować poczucie tego, w jakiej my Warszawie w tej chwili się znajdujemy. Ale szczerze mówiąc, bardziej interesują mnie konkrety, konkretne zadania i rzeczy, które mogą się tutaj wydarzyć. Coś tutaj jeszcze mamy. Możemy kupić cygaro, proszę, proszę. Dobrze przy słońcu, by widok chmurą dymu. Ach tak, jeżeli masz przed sobą coś paskudnego bądź niemiłego, pierdolnij se cygarem, zasłoń całą swoją wizję dymem, to naprawi każdy problem. Oczywiście. To jeszcze jakaś fotografia, młody mężczyzna pozujący w studiu. Ale czego chce ode mnie upyr? Gdzie ten jebaniec mnie prowadzi? Bo coś czuję, że... O, tam się jakaś książka znajduje. Coś czuję, że prowadzi mnie poza cały ten obszar. Ale ten horyzont wspomnień, co to jest dokładnie za zadanie, bo się nie wczytałem. Warszawa w mojej pamięci to dzień, w którym zginął Mieszko Secemin, powiślański lichwiarz. Wciąż widuję go w koszmarach, może wizyta nam powisił, w końcu uspokoi moje sny. Czuję, że upyr chce mi coś powiedzieć. Siódme urodziny ligi i moje, słoneczne, beztroskie popołudnie i niespodziewany widok nagiej czaszki upyra. Zobaczyłem go wtedy po raz pierwszy, nie spodziewałem się, że nigdy mnie już nie opuści. Okej. Czyli to taki troszeczkę origin story naszego temper. Otrzymujesz zadanie noc wróż, bo oczywiście raporty policyjne kolejne i tak jedziemy gdzieś indziej. Czyli to może być moment, kiedy my poznaliśmy upyra i nasze losy po wsze czasy splątały się ze sobą. No tak więc lećmy przed siebie, zobaczymy co z tego będzie. Jak już odpaliłem to zadanie poboczne i wydaje się być interesujące, to sprawdźmy tę wizję. Oczywiście, że lecimy dalej. Dobra, gdzie mgła nie będzie gęsta? W którą stronę ulicy mam iść? Okej, dobra, nie dane mi było tego usłyszeć do końca. Czyżbym miał iść w przeciwnym kierunku do tych wszystkich lamp? Nie. Jak się zaczyna zamykać świat dookoła mnie, to przynajmniej wtedy wiem, że idę w złym kierunku. Bardzo konkretną trasę sobie upyr dla mnie upatrzył, naprawdę. Tu, może w lewo teraz? I tu? Jakieś odgłosy słyszę ponure. Dobijanie się do drzwi or some shit, nie jestem pewien. Nie tutaj. W prawo zatem? Do you think that when you have a husband, you have to argue with him? Tak. I suppose so. I don't want a husband. You don't have to get one, but I'm worse off. Grażynka says that when I grow up, she'll find me a husband. Piękne czasy, naprawdę. Chociaż w sumie są to czasy, które są cały czas bardzo aktualne w wielu miejscach na świecie. Planowane małżeństwa. Chociaż podobno ci ludzie w niektórych przypadkach mówią, że faktycznie rezultowało to w dobrym związku.
The last Sunday before Father stopped taking us to church because of me. I accidentally touched the priest's stole as he passed us with a censer. That was the first time when I felt another person's thoughts, their intentions. I heard the words of someone's confession that the priest was thinking about. It was like they were directed at me. And I didn't falter to share them with the rest of the congregation. Mother didn't manage to stop. Mina Matki Boże. My indiscretion caused the prominent marriage to fall apart. Aj, aj, aj. My parents' marriage not long after. Aha, dobra, myślałem, że chodziło o małżeństwo rodziców. Wygadaliśmy się w kościele, byliśmy niegrzeczni i rodzice postanowili się rozwieść. To dopiero by była trauma na resztę życia. Jezus Maria. No dobra, zobaczmy co dalej w takim razie. Jak to się rozwinie? Faktycznie mamy tutaj historię naszego przebudzenia tempermanckiego, co w sumie jest całkiem intrygujące. Jak to się wszystko zaczęło? Kurwa, ale do jakich rzeczy się ludzie przyznawali wtedy na spowiedzi, że kiedy to wyszło na jaw, to nagle rozpada się małżeństwo. Ja rozumiem, że to ma być takie miejsce, gdzie można powiedzieć wszystko i tak dalej. Niektórzy czują potrzebę wygadania się księdzu, zrzucenia z siebie tych wszystkich grzechów. Bardzo daleko mi do takiego podejścia do życia, będę z wami kompletnie szczery. Tak, because it's always the woman's fault when a man starts getting certain notions. Okej. Tak więc cóż, no niech każdy spowiada się księdzu ze wszystkiego, na co ma ochotę. Ja osobiście preferuję nie mówić obcym osobom o rzeczach, których żałuję. Out of the question. Holidays are to be spent with family, with loved ones, not with servants. No to miał dobry ojczulek podejście do naszego kolegi. Słudzy. Czy on tak faktycznie był jakby naszą sługą, pracował dla nas? You'll be the head of this family someday, and you have to understand that family is the one thing you can always rely on. Especially since you're a temperamancer. Others will rob you, kill you, or even worse, ruin you. You should keep your friends close, but never behind your back. And your enemies you should keep even closer. Next to your heart, because only then will they not surprise you. Super relacja z ojczulkiem i ta piękna manipulacja, którą się wciska do umysłów wielu, nie wiem, dzieciaków, że rodzina to jedyna grupa, na której możesz polegać, tylko rodzina cię nie zdradzi, kurwa. A tyle się historii słyszało z życia i świata o ludziach, którzy wyjebali się na pysk właśnie przez swoją rodzinę, której się nie wybiera. I dla wielu o wiele bliżsi są przyjaciele niż rodzina. He thought that a trip to the once Polish Baltic Sea would improve his chilly relations with Mother. I really didn't want to go. I prefer to play with her Bauritze in the streets of Praga. Mom wasn't disappointed that we stayed either. Matka coraz bardziej się chyba w północnicę zmienia. I didn't want to step on father's toes again. So I asked Ligia to make a scene. Like she did when Grażynka tried sending her to bed and she wanted to keep reading. I didn't even have to persuade her much. I wondered if it was the power of the twin bond or if I manipulated her subconsciously. Mm-hmm. Now I know I couldn't do it without forming our pact. But if that's the case, what were you doing here? Nie zaufałbym temu upyrowi, szczerze. Chyba nie potrafiłbym żyć w dobrych relacjach z mega creepy szkieletem mięsnym, który cały czas wisi gdzieś dookoła mnie, naprawdę. Poczekaj na rozwój wydarzeń, to nasze kolejne zadanie. Okej, czyli będziemy odkrywali naszą historię w miarę odkrywania naszej teraźniejszości. To mi się nawet podoba. Dobra, udajmy się do hotelu imperialnego. Mamy tutaj te krawieckie rozterki, nie wiem, czy gdzieś mi pokaże dalej kolejne stroje, ale jako, że mam cokolwiek innego poza tym, co już jakby miałem przy sobie, to jestem zadowolony, bo ten strój jest całkiem fajny, a nóż się gdzieś w którymś momencie znajdzie. Hotel imperialny, moi drodzy, jest zaraz obok, nawet tutaj już cały czas krążyliśmy dookoła, więc idealnie się te questy ułożyły. Zobaczmy w takim razie, jak się nasz główny wątek teraz rozwinie. Wydaje mi się, że zbliżamy się powoli do końca aktu pierwszego, co też będzie interesujące. W którą
którą stronę ta cała historia pójdzie. Co z tym naszym starym, co z jego grymuarem czarnym, co z tajemnicą jego śmierci. Na razie mam wrażenie, cały czas trafiają na takie wątki troszeczkę niezwiązane z tym, co najbardziej nas interesuje. Did you think we wouldn't find out? Idziesz z nami. Oho, czas się napierdalać. Patrzcie, jaki piękny strój. I hope you clean up after yourselves. Rumiancewa. Ma dwukolorowy łeb. But I haven't done anything. We can always come up with something. Arrest him. O, władza, co? No to chyba trzeba znowu parę czaszek wgnieść. Ja pierdolę, dobra, chłopaki, na spokojnie. Jak tam nasze rozwijanie taumaturgii? Coś sobie mogę wykupić. Zwiększa obrażenia o 100%, jeśli wróg jest pod wpływem cierpienia. Ho, 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 ja cierpienie lubię. Tutaj mamy, ulepsza mi wymiar serca, to wymiar czynu, to wymiar słowa, ale to jest w ogóle interesujące. Zwiększa obrażenia o 100%, jeśli wróg jest pod wpływem cierpienia. Ciekawy modyfikator, szczerze mówiąc. Tutaj przerywa zaplanowane działanie, jeżeli ten jest pod wpływem stanu cierpienia. Też zajebiste. Gdy twoje skupienie jest mniejsze niż 6, zadaje podwójne obrażenia, bądź obniża skupienie dwa razy szybciej. Następne działanie salutora będzie szybsze o jedną rundę. To też, kurwa, interesujące. Fajne te bonusy. Rozwijmy sobie tego grzmota w takim razie. Czy ja na pewno chciałem tego? Dobra, spróbujemy tego. I teraz tyle nowych ulepszeń. Jezus Maria, co mamy tutaj teraz? Ja dostałem, jak to się nazywało, katalizator obrażeń. To była taka dwójka, tak, katalizator obrażeń. Co będzie najlepsze? Po jakim ataku, jakby co dobrze by było sobie zupgrade'ować, żeby zwiększyć obrażenia losowe wywołuje stan? No szczerze, no to jest podwójne, więc muszę to wrzucić w jakąś moją bardziej zaawansowaną, ale to zwiększa zadawane obrażenia o 100%, ale jeżeli będę atakował wrogów pod wpływem cierpienia, to wtedy wpierdol będzie jeszcze bardziej bolesny. Więc spróbujmy zrobić tak, zobaczymy co z tego wyjdzie. Stańmy do walki zatem. Ten ma tutaj w ogóle, co to jest? Nieprzewidywalność. Utrudnia odczytanie zaplanowanych działań wroga. Dobra, każdy ma oczywiście, ma jakiś stan. Oprócz tego, wszyscy są jacyś tacy, kurwa, nieprzewidywalni, ale nikt niczego nie zrobi jeszcze w pierwszej rundzie, więc przemyślmy, co by tutaj zrobić. Tutaj upyr, lelek i bukawaj, żeby ich pousypiać. Nawet nie wiem, aha, wszystkie działania są, kurwa, zatajone. Wiem tylko, kto je wykona, co? Ten i ten. Pierwszy i drugi od lewej licząc. Dobrze by było im to przerwać, nie będę ukrywał. Następne to zadawniona rana, nie dość, że cierpienie. Chociaż co on ma tutaj? Ogranicza wpływ na skupienie, a ten ogranicza wpływ na skupienie. No dobra, nie mam chyba żadnego pewnego sposobu, żeby dwa punkty skupienia naraz odjąć, bo tutaj mamy zwiększa obrażenia następnego ataku. Kto jeszcze miał tutaj, jaki mój salutor miał opcję wpływu na skupienie? Obniża skupienie o 1. Nie wiem, czy lelek nie miał czegoś, co obniża skupienie o 2, chyba? Nie, przerywa zaplanowane działania, jeżeli jest pod wpływem cierpienia, obniża skupienie, pozbawia negatywnych stanów, to na później, chroni przed otrzymaniem stanów. Welesik? Wymiar słowa. Żadnego mi tutaj nie poleca. Salutor z wymiaru serca, który potrafi uśpić cechę wskazanego wroga. No ja wiem, do tego poleca tego, bo ten uśpi cechę tego. No więc coś spróbujmy tutaj zrobić. Co ogranicza wpływ na skupienie? Tak naprawdę te wpływ na skupienie mnie nie boli za bardzo. Tego trzeba będzie bardziej powstrzymać, no bo on ma redukcję obrażeń. Ja tam mogę im skupienie nie rozwalać, ale sprytnie. Ci, którzy mają mało skupienia... Juhu! Przepraszam. Ratata! Mają zwykle cechę, która ogranicza wpływ na to skupienie, żeby nie było ich tak łatwo rozbić. Ale jakoś by się pewnie udało, no tylko że, wiecie, używanie ataków, które ujmują jeden skupienia, no to takie trochę marnowanie ruchu. Ale dobra, wiecie co, spróbujmy to. Jeżeli są utracone w ponad ty, spróbujmy to. Chociaż nie, czekajcie, co ja miałem, co może mu przerwać zaplanowaną akcję? Moje nałożenie skupienia, czyli zadawnioną ranę. Spróbujmy w takim razie tego dziabnąć tym, żeby nałożyć... Dobrze wybrałem? Tak. 50% szansa przerwania i wywołuje cierpienie, bardzo miło. A temu, co by temu zrobić? Żeby tak troszeczkę rozłożyć nasze siły. Bukawaciem mogę zaatakować, żeby tego uśpić. Tego mogę znowuż upyrem zaatakować, żeby mu coś zrobić potężnego. Zadaje obrażenia, przywraca, to też zadaje obrażenia, ale będzie niestety w kolejnej turze. Obniża skupienie. No mogę mu uśpić cechę tak po prostu, żeby to zrobić szybko. Jasne, skupienia mu nie ujebie niestety, ale przynajmniej cecha się uśpi. Nie będzie szans na przerwanie żadnego działania. Ale mówiłem, że nie ma sensu usypiać tych cech, więc nad czym ja się w ogóle jeszcze zastanawiam. To za to zadaje obrażenia w tej rundzie i daje mi szansę na przerwanie zaplanowanego działania. Więc YOLO! Jak będę miał full szczęścia, to przerwę jedno i drugie działanie. Aj, ta kurwa nie siadło, a ten? Ten siadł. Fantastycznie. No dobra. To jeden już w takim razie jest wyłączony z kolejnej rundy. Co ja temu zrobiłem? Trochę obrażeń mu zadaliśmy. Ten ma na sobie cierpienie i to cierpienie zwiększa otrzymywane obrażenia. Ja to chyba nałożyłem na mój szybki atak numero duo, tak mi się wydaje. Czy jeszcze mam szansę na przerwanie temu? Umiejętność dodatkowo ten stan wywołuje u losowego wroga. Mogę nałożyć na niego cierpienie, mogę zwiększyć mu otrzymywane obrażenia.
Ten niestety zaatakuje tak czy siak. Nie mam za bardzo sposobu na to, żeby przerwać mu to działanie. Lelek czegoś takiego nie miał, nie. Chroni przed otrzymaniem, obniża skupienie, negatywne stany. Muszę zapamiętać, co były umiejętności tych wszystkich salutorów, bo jest tego w pizdu. Każdy ma 4 umiejki, czy 3 podstawowe. To jest 12. Do tego moje 4 podstawowe, 16. I mój umysł już nie ogarnia. Ja chciałbym zrobić coś szybkiego w miarę. Czy mi tego poleca? Aha, żeby uśpić cechę. No kurwa, nie zależy mi tak bardzo aż na tym. Mówiłem coś o tym. Ogranicza wpływ na skupienie. Dobra, wywołuj u wroga cierpienie. On już ma na sobie cierpienie. Dlatego by dobrze by było tak naprawdę nałożyć cierpienie. Jakikolwiek atak sobie tutaj zaplanować. Tymi się zajmiemy w kolejnej rundzie, chociaż oni też będą bardzo nieprzyjemni, jak w końcu mnie wszyscy kurwa wezmą i zaatakują. Lelek, Weles, ten tam, siamten, bamten. W sumie, czekajcie, to jest zaplanowany atak tego. Znowu mógłbym tego pierdolnąć tym, zadać obrażenia i 50% szans na przerwanie. Co prawda dużo mu to nie zrobi. Ale jolo, spróbujmy tak. Tego też bym pierdolnął czymś standardowym. Niech to będzie i to. Szybki atak, żeby mieć tą drugą opcję, bo zada więcej każdemu, kto cierpi. Tylko, że muszę najpierw tego raz użyć, żeby odblokować tier drugi. No dobra. Tego jebło. Ten mnie niestety ciachnie, ale negatywne stany będę mógł sobie za chwileczkę ujebać. Teraz uwaga. Zadaję obrażenia o 100%. Czy ja go zabiję teraz? Tak, ten atak go rozpierdoli i to w bardzo szybkiej jednej rundzie. No i teraz jak wygląda sytuacja? Tamten zaatakuje i ten zaatakuje. Nawet nie jestem do końca pewien w jaki sposób, więc szansa na przerwanie ich zaplanowanego działania może być bardzo przydatna. Leczenie nie aż tak w tej chwili. 50% szans, że bardzo wolna. Kurwa, panie, dwie rundy mam czekać na to w żadnym wypadku. Spróbujmy tego jadowitego uśmiechu, ale na tego. Bo temu musiałbym najpierw uśpić lelkiem cechę. Czy lelek ma skill, który będzie dobry na teraz? Obniża skupienie. No, też mógłbym to zrobić, ale działania mu tu nie przerwie niestety. A te są wszystkie strasznie wolne, więc weźmy po prostu nie lelka, a bukawacia. Zaatakujmy z kowytem. Nie, przepraszam, nie z kowytem. Zadaję obrażenia. Ty, co ja chciałem? Któryś... Nie, Weles miał to chyba. Tak, jadowity uśmiech. Szansa na przerwanie zaplanowanych działań. Let's go. Jak na razie to jest moja ulubiona taktyka. Tutaj, kurwa, siadło, bo gościu nie żyje, więc jedno działanie mniej. To się nie udało. Oho! Skupienie pada. Jeden przeładowuje, drugi strzela. Wpierdol mi spuszczają, ale to by było na tyle. Na razie. Więc mamy teraz tego delikwenta. Co ja jemu mogę zrobić? Znowu mogę mu przerwać działanie, nałożyć na niego cierpienia. Jeżeli ja mu nałożę cierpienie, to jakimś innym moim salutorem mogę mu coś innego zrobić. Więc zróbmy w tym kierunku. Cyk, pyk, to zrobimy tak. No i co teraz? Może uśpię cechę tego za pomocą lelka, ponieważ on akurat redukcja obrażeń będzie bolesna. To będzie akurat fajne, wydaje mi się. Obniżenie skupienia, ponieważ obniżę mu je standardowo, chroni przed otrzymaniem stanów, ale mam tutaj jeszcze coś innego. To będzie powolniejsze i nie przerwę. Nie, tego ataku i tak za bardzo nie przerwę, ale obniża skupienie, przerywa zaplanowane działanie. Aha! Kurwa, lelek jest potężny, zapomniałem o tym! Że jeżeli on, ktoś jest pod wpływem cierpienia, to ja z automatu przerwę jego zaplanowane działanie. Więc jeżeli ja najpierw za pomocą mojego tego zadawnioną ranę nałożę cierpienie na tego delikwenta i potem zaatakuję go tym... No to nie, nie przerwę tego działania, ponieważ to jest za wolne, niestety. Ha, 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 ha. Dobra, okej. Okay. Po prostu upyrka w takim razie... Upyr? Nie, lelek, lelek, lelek. A wydawało mi się, że te niebieskie to upyrem się anuluje. Dobra, obniżmy mu po prostu cechę, uśpijmy... Uśpijmy cechę, obniżmy skupienie. Może jakoś to będzie. Ten ma na sobie cierpienie. To też chyba miało przerywać jego akcję. To się akurat nie udało, ale mówi się trudno. No dobra, teraz wszyscy trzej będą chcieli mi przypierdolić. Nie wiem, czy nie dobrze by było sobie troszeczkę zadbać o nasze punkty życia w tej chwili. Teraz mamy to. Zwiększa otrzymywane obrażenia, te katusze, wywołuje ten stan losowego wroga. To myślę, może być całkiem niezły pomysł. Pierdolność po prostu tym. Jeszcze jedno cierpienie, ale to może nałóżmy to cierpienie na tego delikwenta, bo czemu nie? W tej rundzie w ogóle ja robię, co mi się żywnie podoba, tak więc może być ciekawie. Ataki oparte na obrażeniach przyniosą lepszy efekt. No właśnie, jedyne co on ma to po prostu 25 punktów życia, które trzeba mu upierdolić. Więc który tutaj najlepiej upierdalał życie? Także bym zdążył to w miarę szybko zrobić. Śliski zakład, 50% szans na potrojenie tej liczby. No kurwa, powiem wam, jak się uda potroić obrażenia z tego, jeszcze odzyskać własne, to może być ciekawe. Więc nie operujmy tylko najprostszymi atakami, które działają w mojej jednej rundzie, bo to by było nudne. I tak zdążę to wcisnąć w kolejną, zanim oni zaatakują. Ten cierpi, otrzymuje zwiększone obrażenia, ten dednie już w tej chwili od samego cierpienia, więc szczerze mogę się skupić na tym delikwencie. 60% szans na spowolnienie działań wroga. Albo zaatakować na przykład tego, żeby po prostu większą szansę mieć na pozbycie się go. Co ja mogę mu zrobić? Salutora mam zaplanowanego, więc mogę co najwyżej zrobić zwykły jakiś prosty atak. Ale to już wiecie co, no ten zdechnie, a ten, ale ten dostanie więcej, więc niech będzie. Jeszcze może trochę cierpienia, przerwanie zaplanowanego działania. Kurwa, ja tak bardzo lubię przerywać zaplanowane działania, więc jolo, robimy to. Uleczony na maksa. Ten...
no nie przerwało niestety jego strzału, ale trudno, gościu cierpi, ja mam full życia. Myślę, że tę walkę akurat mamy w kieszeni. Mimo iż strzelają prosto we mnie, kurwa, tną mnie szabelkami, to moje palcowanie książki okazuje się być o wiele skuteczniejsze. Bueno, 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 bueno. Dobra, ten dostaje niezły wpierdol na koniec rundy. Co teraz temu mogę zrobić zatem? Zwiększa obrażenia, nakłada cierpienie. O nie, panie, ja mam całe dwie rundy. To czym mogę przypierdolić teraz, ale tak solidnie? Nawet co będzie na kolejną rundę? Śliski zakład. Nie, bukawać. Co on tutaj ma? Fatum. Tempo umiejętności jest tym szybsze, im punkty życia. No tego to odjebie momentalnie, tym Fatum tak naprawdę. Zdążę też jego jebnąć i prawdopodobnie zabić. Tak więc wiecie co? YOLO, użyjmy sobie Fatum. Chociaż po to, żeby popatrzeć, jak to pięknie wygląda. Zwiększone obrażenia, rozpierdolenie. Tamten już nie żyje. Tego mogę w ogóle bąknąć czymkolwiek. Nawet moim planowanym atakiem. Runda się kończy. Ja tracę trochę życia, on traci trochę życia i... umiera. Piękna walka. Jestem zadowolony. Fajnie się to wszystko skombiło tutaj ze sobą. Gdyby nie ty, oni by zdjęli moją sukienkę. Czapka napastnika. Wysłużona, ale czysta. Pachnie świeżo wydrukowanym brukowcem. Co mam tutaj? Portfel napastnika. Legitymacja funkcjonariusza ochrany. Być może uda się wykorzystać dokument do własnych celów. Ja tutaj wszystko mam zamiar wykorzystać do własnych celów. Każdą jedną rzecz. No i znowu się przewijamy w tym cholernym... apartamencie, gdzie żeśmy zdobyli bukawacia? Nie, Velesa tutaj zdobyliśmy, ale jeszcze parę śladów się tutaj kryje. Co my tu mamy? Plik listów od rosyjskiego ambasadora w Wiedniu, znajduje się w nich krytyka Imperium. Ho, ho, ho. To kurwa mamy chyba haka. Funkcjonariusze ochrany przyszli z powodu Zosi Skałon, ale zostali z powodu listów Swietłany. Przekazanie korespondencji władzom doprowadziłoby arystokratkę na stryczek, a ich przybliżyło do upragnionych awansów, byle piąć się w górę bez względu na koszta. No powiem wam tak, jakby być takim skurwielem na jakby z ochrany, to co dla nich znaczy jedna durna Swetłana, którą mogą rozpierdolić na kawałki i będzie po problemie, jeżeli oni jeszcze mają dostać awans w związku z tym wszystkim? Dlaczego mieliby dbać o jednego człowieka? Jeszcze ich wroga tak naprawdę. Dobra pani Swetłana, witam serdecznie. No co, doigrałaś. If you hadn't shown up here, I need a moment, leave me. Nie! Teraz cię zmanipuluję. Why are the Ohrana after you? Evidently, they got tired of sending threatening letters. Or maybe it's because my last soirée ended with a scandal about the governor general's daughter. I think they're looking for someone to blame. But you had nothing to do with what happened to Sofia. I know, but how can you be sure? Ha. Truth be told. Bля, Victor. There was a wild saluter at the party. Anyway, if I hadn't caught him, then Samira. Your father was right about you. Don't you dare. Chciałem być szczery. No, don't you dare. You're the one who caused this trouble. So, you're going to arrange my safe transportation to Vienna. Is that clear? Ja naprawdę tutaj w jakieś okruchy życia się ładuję, zamiast zrobić taumaturgiczne rzeczy. But I have no intention of staying here a moment longer. Where may I await your return? Czy ja nie miałem jakiejś ważnej opcji dialogowej, kurwa, tam na żółto dostępnej? Can we leave immediately? Nie mogę ci zadać jakiegoś... O, odprowadź ją do dorożki! Come on, I'll hail you a carriage. Nie wiem, co zrobiłem, wpieprzając się w tą drugą opcję dialogową i przyznając się. I never go anywhere without it. Mam wrażenie, że kojarzę ten głos. A może to po prostu taki typowy słowiański akcent języka angielskiego. If you rode with me to the Nadarzyńskis. If I'm going to help you, I first have to visit the place where a friendship was born and more than one hope died, where the gods of chaos lounge amid the absinthe fumes. Co? I need to go to the London bar. Just hurry, please. Naprawdę, Wiktor uwielbia rozmawiać z innymi w taki sposób, żeby go nie zrozumieli. Bardzo poetycko. Dobra, aktualizacja dziennika. W pył się obrócić, porozmawiać z Abaurycym w barze. Chcę zobaczyć jedną rzecz. Wpisy na temat ludzi. Chcę dokładnie informację o tej Swietłanie sobie przeczytać. Tajemnicza kobieta wymieniająca liściki z ojcem to Swietłana Rumiancewa, dama na carskim dworze, dobrze ustawiona. Moja siostra za nią nie przepada, chyba. Przy pierwszym spotkaniu wywarła duże wrażenie, inteligentna, dystyngowana, ale czegoś wyraźnie się obawia, nie chce otwarcie rozmawiać o ojcu i tym, co ich łączyło. Kolejna rozmowa wyjaśniła mi jej motywy. Interesuje się nią tajna policja. Swietłana umie lawirować wśród
dworskich intryg, jest ostrożna i przebiega. Udało się też poruszyć skamieniałe serce Stanisława Szulskiego, tylko ta ochrana. Rasputin polecił mi sprowadzić ją do siebie, ostrzega, że Swietłana przyciąga kłopoty. Nie mylił się, ale skąd wiedział? Swietłana była w niebezpieczeństwie, udało mi się ją uchronić. No dobra, loverantka naszego starego, co? Już tyle tutaj postaci się przewija i powiedzmy mam odstępy w gamingu w Taumaturgia, że nie pamiętam wszystkich nazwisk, ale ta sytuacja wydaje się być raczej jasna. Dobra, ona w takim razie, tajna policja na nią poluje, konszachty z naszym ojcem, nasz ojciec nie żyje. Czy to wszystko okaże się być tak naprawdę jedną wielką polityczną intrygą, działaniem policji, która dbała o, wiecie, dobro swoich własnych interesów państwowych? Nic bardziej intrygującego? Na to się na razie zapowiada, ale zobaczymy. Halo, Abaurycy, znowu powracam. A few days, Mr. Digits, a few days. You see this guy? Mr. Digits, I'll pay it back, I swear. They're running tomorrow at Mokoto Racetrack. I'll win. Deal? Sztymunek? We have won as long as you paid your dues. I'm begging you. Quit your bawling. You'll get tear stains on my rug. It's Persian. You look tired. Want a coffee? Gdyby jeszcze działała. Whenever I see you, you torturing somebody. Ja słyszałem taki kropelkę francuskiego akcentu w tym. Just tell me if you want coffee. No dobra, dawaj tę kawurę. Always glad for a coffee. Can I interrupt you for a second? I'm in a rush. I'm just sorting something out with this cow face here who doesn't pay on time. Where should we start? Teeth? Co to za noże wbite w runy na suficie? Please, don't let him. I only owe 12 rubles. Sąsiad mi wierci. Can I cover his debt with his money? Yes, I beg you. I promise you, sir, I'll repay every kopiejka. Well, you've got a sponsor. All right, get him out of here. So, how'd you take it? Black or cream and sugar? Black, strong, no sugar. Tell me what brings you here. Tak, jeśli usłyszycie odgłosy wiercenia, to jest to wiercenie. Conventional transportation isn't an option. What exactly do you mean by disappear? I don't want to kill her. It's Warsaw, Victor. We have a lot of options. We can ship her out of the country, send her to a brothel, kill her and use the corpse to fertilize geraniums. Chyba ta ostatnia opcja najbardziej go jara. Jest taki chaos ma w mózgu, uwielbiam go. On the double quick. Sadly, the shivs can't help. That's not our line. Passport policy is a nightmare, and smuggling will get you the news. Not worth it. But I know a man, Javier something or other. Javier Jakmuta. Although finding him might be tricky. O Boże, Boże. What kind of name is that? Argentinian? Spanish? Who the hell knows? Maybe he had a sailor for a dad. Gdzie można go znaleźć? Bez szczegółów dowiesz się więcej o Javierze. You know anything more about this Javier fellow? He's a legend. He smuggled socialists, contraband. Recently, he had 7 kilos of TNT inside biographies on Scowon. Why is he so hard to find? Because he's the best at what he does. You know where I can find him? Thank the gods of chaos that you've got a great buddy like me. Już od dawna dziękuję. Foreman Romek. He usually recruits day laborers in the Povishna district. He knows everybody there. Thanks. I'll head off. Not so fast. Have you been to Povishna since you got back from your travels? Zdarzyło mi się. Yes, as it happens. A rather unique neighborhood. Fishermen, porters and craftsmen, all trying to make ends meet. Is that all you've noticed? More or less. Nie wiem, ryboludzie wychodzą z zatoki. Make your blood curdle. The locals can't stand outsiders and protect their own. Don't go around grilling random people. Random people. Thanks. I can handle it from here. Your coffee. Naprawdę, jakby psychopata z niego jest urodzony, gdyby tylko chciał. Albo niesamowity aktor. Jeszcze widzę, mogę tutaj jakoś go kliknąć, zagadać do niego. Tylko w jakiej sprawie? What's going on?
Saturday. That's what's going on. Ta jedna rzecz się przez te 100 lat ponad nie zmieniła. Live your life like every day was Saturday. New style? Some might like it. No nie wiem, my w soboty staramy się myśleć o pracy w ogrodzie, tak więc nie wiem, czy chciałbym, żeby każdy dzień był kurwa sobotą. Coś tutaj jakby sugeruje mi, że mogę za Baurycym jeszcze jakąś opcję dialogową odblokować, ale wydaje mi się, że w jego barze żadnych śladów już tutaj chyba nie znajdę. Przeszukany doszczętnie ostatnio, chociaż wiecie co, coś może się nowego urodzić w czasie, kiedy mnie tutaj nie ma. Dobra, udaj się na Powiśle, by znaleźć Javiera. Sytuacja wydaje się być raczej jasna. Czy ja już może tutaj korzystałem z tego podziwiania widoków, czy może czeka na mnie jeszcze jakiś exp do zdobycia? Tak, nie podziwiałem, fantastycznie, doświadczenie. Nawet mogę sobie rozwinąć jeszcze jakąś normalnie mój wymiar, ale nie ma to chyba większego sensu. Jak trafię na coś, czego nie mogę odczytać, to sobie wtedy wybiorę, co zwiększyć. Powiśle zatem. Powiśle, piękne miejsce. Powiśle nie jest dla początkujących. Byłem tutaj, wydaje mi się, bo biegałem za jakimiś znajdźkami. Nie wiem, czy dla tego krawca potencjalnie, nie wiem. Nie byliśmy tutaj jeszcze w ramach jakiegoś, nie wiem, głównego zadania? Ewidentnie chyba, mam wrażenie, że nie. Porozmawiaj z brygadzistą Romkiem. Wybierzmy sobie ten cel, zasuwajmy zatem do pana Romka. Może on nam coś powie więcej na temat pana Javiera, jak mu tam. I tak wiem, że to nie jest prawdziwe nazwisko, tylko go po prostu nie pamiętała. Wiktor sobie później robił jaja. Co mam tutaj? Pierogi! Kurwa! I od razu się jak w domu czuję. Pokażmy obrazek. Dwóch starszych gości, jeden młodzian wdupcają sobie pierogi łyżką? No można w sumie i łyżką, szczerze, jak ja się dorwę do pierogów, a szczególnie jak dorwę się do takich ruskich dobrych, to o kurwa, to mógłbym je wsuwać chochlą nawet, albo prosto z mizę. Depends who's asking. I'm looking for Javier. I need to talk to him. Here, our mamas teach us we ain't. Oho, będziemy się napierdalać jak nic. Can we spare ourselves the verbal wrangling? I'm in sort of a hurry. A hurry? Well then, my dear sir, let's make sure you get on your way. Mogę się przebrać w jakieś łachmany. O kurwa, oczywiście. Dobra, Romek, czy ja naprawdę muszę ci wtłuc do łba, żeby ze mnie zadzierać? Ewidentnie. Ty kurwa, jakiś tam nowy ten wymiar widziałem. Co znaczą te strzałki w ogóle? Wzmocniona przez skazy porywczość. Aha, jeszcze skazy mi to wzmacnia. No dobra. Chyba, że to są po prostu te skazy wynikające z tych salutorów, które zdobyłem. Nie chcę mi się wczytywać w to. Przerwa zaplanowane działanie wroga, jeżeli ten jest pod wpływem stanu cierpienia. Tyle kurwa dobrych modyfikatorów. Dobra, na razie nie wydaje. Stajmy po prostu do walki. Co on ma tutaj? Upyrem to mogę uśpić. Zapewnia odporność na spowolnienie tempa i przerywanie działań. To niebezpieczny modyfikator. I to on jeszcze momentalnie pierwszy będzie atakował, co? No więc musiałbym zaatakować upyrem. Czy on ma coś przerywającego działania? Uwalnia mnie od negatywnych stanów, zadaje obrażenia. No tylko ten jest szybkim atakiem. Chciałbym mu to uśpić, byłoby dobrze. Odporność na utrzymanie negatywnych stanów, a jako że ja lubię cierpienie, to dobrze by było się tego pozbyć. Więc zróbmy tak, obniżmy skupienie tego delikwenta i uśpijmy jego cechę, no i spróbujmy nałożyć cierpienie, bo to spowalnianie i przerywanie działań, no właśnie. Tylko pytanie, czy ja to zrobię? Zrobię to po upyrze. Dobra, będzie szansa na przerwanie jego pierwszego ataku, więc zobaczymy. Chociaż to nie wygląda jak atak, tylko jak buff jakiś, jakby sobie miał defensa wzmocnić. Kurwa, no nie błogosławi mnie ta cholerna szansa 50%. Kurwa, wszystkim to dał teraz. What the fuck? Przyspiesza tempo zaplanowanej umiejętności o jedną rundę, ale kutasiarstwo. No dobra, ten już cierpi i tego też mogę uśpić za pomocą bukawacia, więc zobaczmy, a ten jego stan jest dość negatywny dla mnie. Mogę wywołać cierpienie i jeszcze uśpić jego cechę, tak więc bardzo miłe połączenie. Zadaję obrażenia za 8 za każdego wroga pod wpływem. Dobra, to będzie git. To myślę będzie git. Zwiększę otrzymywane obrażenia. Teraz ten będzie cierpiał i ten też będzie kurwa cierpiał. Jeszcze to wywoła ten stanu losowego wroga, więc jest szansa, że któryś będzie podwójnie cierpiał. Dobra, to się pięknie układa. Ten ma na sobie cierpienie. Czy on został tym losowym wrogiem? Jakie pojebane ma teraz cierpienie na sobie. Dobra, teraz uwaga. Wszystkie cechy uśpione, życie zbite. Tak więc jeżeli teraz wykorzystam bukawacia do zrobienia wolniejszego niestety ataku, no to zajebię mu za 24. Tak więc będzie to całkiem niezły układ, szczerze mówiąc. Tego zabiję? Nie. Znaczy nie, chyba tak. No tak, bo cierpienie go jeszcze jebnie i pozbędę się tego jednego wroga. Tylko w kolejnej rundzie oczywiście. Tak więc kusi. Zróbmy to. Czemu nie? Myślę, że przeżyję, chociaż oni mi kurwa niemało obrażenia planują zadać. 3 razy po 8. Czy ja dam radę temu może przerwać jakieś zaplanowane działanie? Ten też chce tutaj mnie mocno jebnąć. Też nie, ten za 6. No dobra, ten ma gwarantowaną śmierć potem, ale temu bym spróbował w takim razie. Znowu jest szansa na przerwanie zaplanowanych działań wroga, więc spróbujmy. Może tym razem 50-50 podziała?
I chuj, nie przerwało mu tego. Ała, kurwa. Dobra, ale co to jest tam? Prawie połowa życia. To żaden problem dla mnie. Uleczymy sobie. Szczególnie, że jednego delikwenta się już w tej chwili powinniśmy pozbyć. To zaplanowane działanie powinno go ładnie dupnąć. Ja mogę jeszcze jakieś tutaj katusze na któregoś nałożyć. Ten zginie po tej rundzie, więc mogę się zająć tym. Odsłonięcie, cierpienie. Kurwa, moja ulubiona taktyka jak na razie. Jeszcze nie zginę teraz, za to ten powinien już na pewno zginąć. Więc nałóżmy to na niego. Jeden z nich spróbuje coś jeszcze zrobić i zdąży. Ten jebnięty, no tak, nawet pięknie pokazuje. 3 ósemki, bo 3 razy 8, bo 3 razy 3 za każdego, kto jest pod wpływem cierpienia. No dobra, ten zdycha, więc możemy się na spokojnie zająć tym. Szybkie ataki, szybki wpierdol. On nawet jak zdąży mnie obić, to w sumie wyjebane tak naprawdę. Bukawacia też możemy tutaj grzmotnąć albo jakiegoś innego. Lelek lubił przeciwników, obniża, chroni przed otrzymaniem stanów. No nie, no rozbijanie skupienia nie ma większego sensu. Obniża skupienie. No dobra, ten jest zajebisty do obniżania skupienia, ale ci przeciwnicy tego nie wymagają. Może upyrek jakiś? Nie, on też ma strasznie długie ataki. No generalnie, większość salutorów ma długaśne ataki. Ale jeżeli ja nałożę na niego teraz cierpienie, to on zdechnie tak czy siak na koniec rundy. On mnie nie zabije. Proste metody, moi drodzy. Proste metody i taktyki. Cierpienie, stany, damage over time. No kolega wyzionie ducha stojąc po prostu tam, gdzie stoi. Dziękuję bardzo. No dobra, panie brygadzisto, gdzie żeś kurwa polas? A, widzę, że sobie nie pogadamy, co? Nawet nie miałem tam za bardzo opcji dialogowych. Nie mogłem wpłynąć na to, co się tutaj wydarzyło. Ale okej, okay, tutaj chyba, czyżby jakiś pan Javier, nie Javier, kolejna walka, o, sierżant, karaś, kurwa, karasie jedzą gówno, to co ja mam w tej sytuacji zrobić, zagadajmy, może go jakoś zmanipulujemy. Gdzie Javier, jak wie, jak mu tam? What do you mean not allowed? Sergeant Karaś, folks gotta work there, feed their families. We're conducting an operation. More like farting around. My taxpayer rubles are paying for you to chow down on herring. Let me through to the wharf. And what are you here for? Pogadać? Okaż ukradzioną legitymację ochrany. Let's go. Sergeant Karaś, I'm here on official business. Rozpoznaj, zacznie mnie bić? Of course. Boys, let this gent through. Dobra, wykpiłem się. Well. Ain't they all chummy? What about tak, w ogóle dojebanie zbudowany jest, Jesus. No dobra, sorry panie pracowniku portu, nie mogę ci pomóc. Gorzej, jeżeli beknę jeszcze i on okazałby się niesamowicie przydatnym NPC-tem, który pomógłby mi w jakimś innym zadaniu później, gdybym tylko ja pomógł tutaj jemu. Ale coś czuję, że gdybyśmy się mieli tutaj napierdalać, to szczerze mówiąc, raczej nie poszedłby spokojnie do swojej pracy w porcie, tylko miałby później przejebane. Tutaj mamy jakąś łódkę, szukam jeszcze jakichś śladów na tym całym pomoście / molo. Ale nic się tutaj niestety nie znajduje. Tak więc, moi drodzy, w kolejnym odcinku wbijemy sobie tam barka Javiera, pogadamy sobie z nim na temat wydupcenia Swietłany z Warszawy i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Na razie, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, napiszcie jakiegoś komentarza, a ja uciekam. Bye, bye.